przepisy mają lepiej chronić dzieci. Polityk PiS Radosław Fogiel już w naszym studiu. Z gościem Radia Z porozmawia Bogdan Rymanowski. Minęła właśnie ósma. Dziś zaczynają się przesłuchania personelu medycznego ze szpitala w Nowym Targu. Na pytania śledczych z prokuratury regionalnej w Katowicach odpowiedzą osoby, które opiekowały się ciężarną Dorotą z Bochni. Kobieta trafiła do placówki w 5. miesiącu ciąży, bo odeszły jej wody. Zmarła z powodu sepsy. Kilka godzin wcześniej USG pokazało, że płód obumarł. Przesłuchano zarówno matkę pokrzywdzonej, jak i jej męża. W aktach również znajduje się już zgromadzona i zabezpieczona jeszcze przez prokuraturę rejonową w Nowym Targu dokumentacja z pobytu pokrzywdzonej w podhalańskim szpitalu. Mówi Agnieszka Wichary, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Katowicach. Właśnie w tej prokuraturze jest dział błędów medycznych, który zajmuje się takimi postępowaniami. Wieczorem Sejm zajmie się ustawą Kamila, czyli projektem nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Propozycje zmian to reakcja na śmierć skatowanego przez ojczyma 8-latka z Częstochowy. Nowela wprowadza systemową analizę przemocy wobec dzieci, która kończy się ich śmiercią. Od ponad miesiąca leży w sejmowej zamrażarce, przypomina Joanna Szojring-Wielgus z Lewicy. To jest wstyd, że Prawo i Sprawiedliwości zależy na tym, aby zajmować się bardzo szybko wpływami rosyjskimi, które są w Polsce, a nie zależy im na tym, aby zrobić wszystko, żeby przemoc w Polsce zniknęła albo ją zminimalizować. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych i określają standardy ochrony dzieci w szkołach, ośrodkach sportowych czy placówkach medycznych. Prawie 8:02 to czas na gościa Radia Z. Na rozmowę zaprasza Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa. Już za chwilę zapytam pana o to, czy dzisiaj, już dzisiaj Jarosław Kaczyński powróci do rządu, ale najpierw poproszę pana o rozszyfrowanie skrótu PiS. Co to dzisiaj znaczy? PiS znaczy niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość. A ja myślałem, że pyszni i sfrustrowani. Nie, to nie jest dobry opis, bo ta idea pokory i tego, że my jesteśmy po to, żeby służyć obywatelom, jest w Prawie i Sprawiedliwości silna. Ja wiem, że po 8 latach rządów czasami ma się gorsze momenty, są tacy, którzy czasami się zagalopują, ale zdecydowanie będę bronił tezy, że to nas systemowo nie dotyczy. No to musi pan polemizować z Marcinem Mastalerkiem, który mówi o tym, że pycha kroczy przed upadkiem. To nie jest jedyny powód do rozszyfrowania w ten sposób tego skrótu. Także ta publiczna wymiana ciosów między panem Mastalerkiem, panem Bielanem, a szefem sztabu Tomaszem Porębą świadczy o tym, że jesteście absolutnie wybitnie sfrustrowani. Co się tam u was dzieje? Przed wyborami, a już jesteśmy przed wyborami, wiadomo, że temperatura rośnie, emocje idą w górę i czasami mogą puścić nerwy. A kto ma rację, Tomasz Poręba czy Marcin Mastalerek? Tomasz Poręba stoi na czele sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Ma ogląd całości sytuacji, on podejmuje decyzje, więc no tutaj oczywiste, że będę stał po jego stronie, bo taka jest odpowiedzialność szefa sztabu. Nie widzi pan błędów sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości? Nie słyszał pan krytyki prezydenta pod adresem autorów spotu o Auschwitz, że to było niegodne? To chyba robota pana Tomasza Poręby. Albo za to odpowiada. Ja powiem tak, oczywiście i Marcin, i Adam Bielan, bo też został wymieniony, mają duże doświadczenie kampanijne i z pewnością mogą się radami dzielić. No, tylko dzisiaj trudno jest widzieć całość sytuacji, kiedy się jednak jest poza sztabem. Czyli co, nie wiedzą, o czym mówią? No. Siłą rzeczy, jeżeli się nie bierze udziału w bezpośredniej, codziennej pracy, no to nie ma się tych no dobrze, wszystkich ale informacji. Marcin Mastalerek mówi jasno, jesteście w tym samym miejscu, w którym Platforma była w 2015, czyli tak naprawdę przed wami porażka. Nie no, Marcin, bez przesady, mogę mu tak odpowiedzieć. Platforma w 2015 roku chciała wpuszczać nielegalnych migrantów. Platforma była kompletnie podporządkowana celom innych polityk zagranicznych. Ale chodzi o coś innego, o zadowolenie z samych siebie. To powiem panu, panie redaktorze, że absolutnie nie obserwuję tego zadowolenia z samych siebie. Jest mobilizacja, jest taka wzajemna mobilizacja. A jak pan jedzie samochodem, to obserwuje pan pasy i patrzy pan, czy nie ma tam zakonnicy?
Zawsze staram się obserwować pasy. Co więcej, przypominam, że Sejm wprowadził obowiązek zatrzymywania się przed pasami, nawet jeżeli pieszy się do nich zbliża, bo to jeszcze nie zawsze, jak jestem pieszym, też nie zawsze jeszcze jest... No dobrze, ale mówiąc poważnie, czy to jest problem, że w PiS-ie de facto są dwa sztaby? Jeden mieści się w kancelarii premiera i tam są ludzie premiera Morawieckiego, drugi na Nowogrodzkiej. Rozumiem, że jest mała wojenka albo duża wojna między nimi. Nie, tak bym też tego nie określał. Wszystko pan bagatelizuje. Oczywiście. To jest dobra mina do złej gry? Znaczy, panie redaktorze, no, oczywiście, że jeżeli są jakieś błędy, jeżeli mamy różnice zdań, to sobie o tym rozmawiamy i załatwiamy to wewnętrznie. I ta przywołana przez pana sytuacja pewnie byłaby do uniknięcia, bo nie ma sensu za pomocą mediów się komunikować. Ale już tłumaczę, o czym chodzi, o co chodzi z tymi rzekomo dwoma sztabami. No jest działalność bieżąca, związana z działalnością rządu, którą prowadzi rzecznik rządu, Centrum Informacyjne Rządu. To jest ich działka, mówiąc kolokwialnie. No i jest sztab wyborczy w partii, bo to partia de facto tworzy komitet wyborczy, który bierze udział w wyborach, no, który się zajmuje całą strategią wyborczą, długofalowym planowaniem już do wyborów. Jak widać na załączonym obrazku, fantastycznie idzie współpraca między nimi. Dostaliście wczoraj potężny ochrzan od prezesa na posiedzeniu klubu? No, prezes nigdy nikogo nie ochrzania. Prezes regularnie przypomina, jaka jest stawka tych wyborów, przypomina, że wszyscy muszą być zmobilizowani, muszą ciężko pracować. Nie krzyczał na nikogo wczoraj? Nie, panie prezes Kaczyński rzadko kiedy podnosi głos, bo nie musi, bo się cieszy autorytetem w swoim klubie. Ale co wam powiedział? Skrytykował was za małe zaangażowanie? Powiedział, że jeżeli chcemy wygrać te wybory, a chcemy wygrać te wybory, to musimy naprawdę dać z siebie wszystko. I to dotyczy posłów, senatorów, członków partii, członków rządu. Ale co to znaczy dać z siebie wszystko? To znaczy przeprowadzić tak skuteczną kampanię, żeby jeszcze te kilka punktów procentowych, których nam brakuje do pełnego takiego stuprocentowego zwycięstwa, zdobyć. To znaczy być aktywnym w terenie, być aktywnym medialnie, być przygotowanym, mieć wiarę w zwycięstwo, bo to też jest wyzwanie przed nami. My musimy przebić pewne przekonanie o szklanym suficie, bo na Zachodzie, w wielu krajach, we Włoszech, w Szwecji, nie jest niczym nadzwyczajnym, że ta sama partia rządzi 3, 4, 5 kadencji. W Polsce to jest pewnego swego rodzaju nowum. Więc my musimy też przekonać... Czyli żebyście mieli trzecią kadencję, musi się zdarzyć cud. Nie, absolutnie. No, to, że my jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy, to jest nasza codzienność. Ostatnie sondaże pokazują, że nie macie na to szans. Czy Jarosław Kaczyński jeszcze dzisiaj wróci do rządu? Panie redaktorze, no na razie rząd ma swój skład i jeżeli będą jakieś zmiany, to będzie o tym pewnie kierownictwo partii. No ale dzisiaj zbiera się kierownictwo partii. Kierownictwo partii zbiera się średnio raz w tygodniu i jeżeli są jakieś rzeczy do zakomunikowania później, to rzecznik będzie o tym mówił. Ja wiem, że są różne spekulacje, ale też nie jest moją rolą dzisiaj ich je podgrzewać. No dobrze, ale czy zaprzeczy pan informacji reporterów Radia Z, że najpóźniej 24 czerwca na tej konwencji w Łodzi zostanie ogłoszony powrót prezesa Kaczyńskiego do rządu? 24 będą przede wszystkim kolejne debaty programowe, kontynuacja tego ulu programowego, który rozpoczęliśmy kilka tygodni temu i na tym chcemy skupić uwagę. Ale Polaków. Co z powrotem prezesa Kaczyńskiego? To jest realne czy nierealne? Potwierdza pan to, czy pan zaprzecza? Prezes Kaczyński jako lider naszego środowiska zawsze, kiedy chce, może wrócić do rządu i zawsze będzie dla tego rządu wzmocnienie. Jest pan bardzo blisko z prezesem Kaczyńskim, do niedawna przynajmniej jako rzecznik. Czy prezes chce, czy nie chce? Prezes zawsze wychodził z założenia, że szef partii musi się skupiać na pracy, zwłaszcza przed wyborami, na pracy w partii. No ale jeżeli byłaby taka jego decyzja, jeżeli by widział taką konieczność, no to wtedy nic nie jest wykluczone, ale też żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Czyli wejście prezesa Kaczyńskiego do rządu to byłoby wzmocnienie rządu? A to niewątpliwie. No, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. No, taka jest rzeczywistość. No dobrze, wicepremier Sasin zapowiada, że on chętnie zrezygnuje z takiej wicepremiera, czy z funkcji wicepremiera, jeśli do rządu wejdzie prezes Kaczyński. Czy to samo pana zdaniem zrobią panowie Gliński, Błaszczak i Kowalczyk?
Ja nie chcę za nikogo odpowiadać, ale myślę, że wszyscy w rządzie, wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę, że my jesteśmy silni naszą jednością i siłą naszego lidera, więc jeżeli byłaby decyzja, że to ma wzmocnić nas jako ugrupowanie, to ma sprawić, że rząd będzie skuteczniejszy, to myślę, że nikt tutaj nie będzie dyskutował. Ale co takiego się stało, że zaczęły się głosy o powrocie prezesa Kaczyńskiego do rządu, skoro pamiętam, rok temu powiedział, że wszystko, co miał zrobić w rządzie, zrobił, teraz czas skupić się, bo idą wybory na strukturach partyjnych. Ja powiem... To co, rozumiem, że jest jakaś katastrofa, że wzywa się prezesa na pomoc. Powiem tak, no gdybym za każdym razem, kiedy w mediach są spekulacje, że prezes Kaczyński wchodzi do rządu, o tym mówił, to w zasadzie nie mówiłbym o niczym innym. Tu też pamiętajmy, że to na razie jesteśmy w sferze medialnej i zobaczymy, jak będzie. Czyli raczej nie przewiduje pan dzisiaj ogłoszenia decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości, że prezes Kaczyński wraca? No dzisiaj Prezydium Komitetu Politycznego będzie rozmawiać o wielu sprawach, również tym, co jest na bieżącym posiedzeniu Sejmu, o kwestiach kampanijnych. Trudno mi powiedzieć, jakie ostatecznie będą decyzje podjęte. To teraz krótka piłka, tak albo nie, bardzo proszę. Bez Kaczyńskiego w rządzie wszystko się posypie, tak czy nie? Nie, ale będzie działać pewnie skuteczniej. Jeśli chodzi o kampanię, jesteśmy w głębokiej defensywie. Tak, nie, zdecydowanie nie. PiS się rozpadnie, jak prezes odejdzie. Prezes jest filarem, ale i będzie z nami jeszcze długo, ale myślę, że wiecznie. Partia przetrwa. Donald Tusk to nasz wymarzony przeciwnik, tak czy nie? Nasz tak. Dla Polski może byłoby lepiej, żeby został w Brukseli. Kaczyński nigdy nie stanie do debaty z Tuskiem, tak czy nie? Debatować trzeba przede wszystkim o programie. Platforma, tak czy nie? Nie ma programu. Czyli nie będzie debaty Tusk-Kaczyński? Będzie debata PiS Polacy. Będziemy rozmawiać z Polakami. No dlaczego mamy się skupiać na konkretnym jednym Polaku? Gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Przechodzimy teraz do sieci na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa o to, czy jest możliwe atomowe, prewencyjne uderzenie Rosji na Poznań. To jest gość Radia Z. Ale zanim o scenariuszach wojennych, chcę jeszcze dopytać o kwestię tego sztabu i tego, co dzieje się w Alejach Ujazdowskich. Mariusz Gierszewski, Radosław Gruca ustalili, że zmieni się szef Centrum Informacyjnego Rządu, a następcą dyrektora Matyni będzie ktoś ze sztabu wyborczego PiS-u. Czy pan już wie, kto to będzie? Przede wszystkim nie mamy żadnych informacji, żeby się miało cokolwiek zmieniać w CIR-ze. Stanowisko kancelarii premiera jest tutaj takie, że nie ma planów zmian na poziomie dyrektorskim w Centrum Informacyjnym Rządu. Jest pan tego pewien? No wiem, jakie jest stanowisko kancelarii premiera. Wie pan, no, dziennikarze często piszą o różnych rzeczach, no, wspomniany przez pana redaktor Gruca, pamiętam, no, chyba niecały rok temu przekonywał wszystkich, że kiedy budżet miał być przyjmowany w Sejmie, że budżet nie będzie przyjęty, że będzie przesunięty, miał 100% informacje, no, które okazały się być... A może to wy wypuszczacie po prostu takie przecieki prawdziwe do dziennikarzy? Bo to jest wasza gra. Naprawdę mamy co robić, niż wypuszczać przecieki do dziennikarzy. No, to w jakimś sensie jest kuchnia polityczna. A wracając do tej konwencji, to prawda, że ona będzie jakąś konwencją o dużej frekwencji? Liczycie na 10 tysięcy ludzi w Łodzi? No 10 tysięcy to myślę, że swobodnie. Swobodnie? 10 tysięcy? No oczywiście. To gdzie ta konwencja będzie? W jakiej hali? No, zostawmy jeszcze... Chyba, że będzie na świeżym powietrzu. Zostawmy jeszcze ostatnie detale w tajemnicy, ale tak, no mogę już dzisiaj zaprosić do śledzenia relacji medialnych w naszych mediach społecznościowych 24. To będzie kolejny krok. Z jednej strony będzie to kolejny krok w tym trójskoku programowym, który proponujemy. Trójskoku? Bo zapowiadaliśmy przecież, że będzie też trzecia konwencja programowa we wrześniu. Czyli był UL,
niedawno, kilka tygodni temu. Teraz będzie konwencja w Łodzi. I we wrześniu będzie kolejny akord. Kiedy poznamy program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości? Będziemy go odsłaniać po trochu. No przecież już kilka tygodni temu te trzy istotne kwestie, czyli 800+, darmowe leki. Ale nie zażarło, wie pan. Autostrady. Jak pan patrzy na notowania, te notowania PiSu stoją w miejscu, a w niektórych sondażach nawet spadają. Tylko wie pan, panie redaktorze, my też, jako partia odpowiedzialna i propaństwowa, często podejmujemy decyzje, które po prostu są dobre, a które nie zawsze przekładają się na wynik wyborczy. Takim sztandarowym przykładem jest, dajmy na to, PIT 0 do 26 roku życia. Bardzo dobre rozwiązanie. Dzisiaj też bym za nim podniósł rękę. Dobre dla rynku pracy. Dobre dla tego, żeby w Polsce nie było tego problemu, co w krajach na przykład południa, czyli ogromne bezrobocie młodych ludzi. Ale zdajemy sobie sprawę, że jeśli chodzi o poparcie wyborcze, to praktycznie bez znaczenia, ale to nie znaczy, że mielibyśmy takiej decyzji nie podejmować. Czy w Łodzi pojawi się nowa obietnica na miarę 800+? Na pewno będą odsłonięte kolejne elementy programu. Związane z jaką tematyką? Tak jak było w Warszawie, mamy kwestie z bardzo różnych dziedzin, no podobnie będzie w Łodzi. Za wcześnie jeszcze, żeby zdradzać szczegóły. To teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Roman Tomaszewski, a propos debaty, co pan na to, aby zorganizować debatę na Stadionie Narodowym? Z jednej strony Kaczyński i Morawiecki, z drugiej strony Tusk i Trzaskowski. Jak panu się podoba? A podejrzewam 50 parę tysięcy kibiców. Z 25 tysięcy z PiSu, drugie 25 z Platformy. No, mam nadzieję, że byłoby na stadionie spokojnie, ale no, nie, no, są przecież różne konwencje międzynarodowe, które każą humanitarnie traktować przeciwnika. No, nie moglibyśmy takiej miazgi Tuskowi i Trzaskowskiemu zafundować. Czyli co, Kaczyński i Morawiecki zmiażdżyliby Tuska z Trzaskowskim? No miażdżą od 8 lat regularnie. To dlaczego prezes Kaczyński boi się konfrontacji indywidualnej ależ absolutnie z Donaldem Tuskiem, ale powiedział pan, że nie wyobraża pan sobie debaty Kaczyński i Tusk. Ale powiedziałem, bo dlaczego my się komunikujemy, my mamy propozycje dla milionów Polaków. Ale dlaczego wszędzie my się na mamy świecie są debaty liderów partyjnych. Biden spotyka się z Trumpem. Dlaczego? Czy to nie jest fantastyczna sprawa? Aktualnie to Trump spotyka się chyba z sędzią, nie z Bidenem. No ale kto wie, że lada moment się spotka, tak? W przyszłym roku. Ale naprawdę, ja uważam, że polska polityka nie ma żadnego powodu, żeby się kręcić wokół Tuska, no, zwłaszcza polska polityka, bo on czasami jednak sprawia wrażenie, że prowadzi politykę bardziej proniemiecką. Ale ja tak się zastanawiam, czy nie ma w prezesie takiej chęci rewanżu za debatę z 2007 roku? Prezes nie kieruje się takimi, no, małostkowymi, można powiedzieć. Co jest małostkowego w chęci rewanżu? Chęci rewanżu, no... To jest fantastyczne uczucie dla każdego sportowca. To byłoby... Przegrywam, chcę wygrać. No, być może takimi przesłankami kieruje się Tusk, który regularnie dostaje łomot, a bał się stanąć w szranki, chociażby w wyborach prezydenckich. Wysyłał swoich przedstawicieli, najpierw panią Kidawę-Błońską, jak nie wyszło, to potem Rafała Trzaskowskiego. No, naprawdę prezes Kaczyński ma ważniejsze sprawy na głowie niż skupiać się na jednym przegranym polityku. Kolejne pytanie, Przemysław Hajduk. Takie bardzo skomplikowane wyborcze. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Czy odda pan swoje miejsce numer 2 w okręgu 17 jakiejś na przykład kandydatce z Kukiz 15, a sam weźmie któreś z pozycji 11-18? To może zachęciłoby pana posła Suskiego do ustąpienia swej jedynki pani minister w Moskwie. Da pan dobry przykład? Faktycznie, chyba muszę sobie to rozrysowywać. No, ustąpi pan swojego miejsca, czy nie ustąpi pan? Tak, no, nikt jeszcze żadnego miejsca nie ma. Ja też nie wiem, z jakiego miejsca będę startował, bo te decyzje będą podejmowane przez komitet polityczny za czas jakiś. Nie ma jeszcze żadnej decyzji co do tego, kto będzie kandydatem, czy ministrowie będą startować, z jakich miejsc będą startować, a już
czemu ja miałbym w jakiś sposób próbować wpływać na miejsce Marka Suskiego, szefa struktur w moim okręgu, to już jest koncepcja zbyt pogmatwana. Czyli nie chce pan zadzierać z Markiem Suskim, rozumiem. Nie, no ale Marek Suski jest naturalnym liderem w naszym okręgu. Startuje z pierwszego miejsca od 2001 roku, robi wyniki, ciągnie listę, więc no byłoby nierozsądne w ogóle w inny sposób podchodzić. Kolejne pytanie, Józef Moneta. Dlaczego nie nałożył pan na spotkaniu, nie nałożył koszulki na spotkaniu z prokremlowską międzynarodówką? Chodzi o koszulkę z Putinem. Nigdy nie byłem na spotkaniu z prokremlowską międzynarodówką. Młodzieżówką zresztą pan nie też. Nie spotykał się pan z panią Marine Le Pen? Nie było takiego spotkania? Było spotkanie szeroko pojętych centroprawicowych i prawicowych partii europejskich, ale używanie tego typu określeń jest zdecydowanym nadużyciem. Ale jeżeli ktoś pyta o to spotkanie i dlaczego nie założyłem koszulki, bo byłem w garniturze, no to chyba dość rozumiem, jasne. Rozumiem, że nie chodzi pan w garniturze i w koszulce. No, raczej to nie jest mój styl. Adam Połonowicz. Panie pośle, z jakiego powodu prawie zawsze, kiedy jest niewygodne pytanie, związane z PiS-em, zamiast zmierzyć się z czymś, co jest trudne, od razu mówicie: a za rządów Tuska. Czy umiecie stanąć w prawdzie przed wyborcami, a nie ciągle przypominać Tuska? No, moim zdaniem teza zawarta w tym pytaniu jest nieprawdziwa. Chociażby dobrym przykładem jest nasza rozmowa. Gdyby pan redaktor nie wywołał nazwiska Tuska, to ona z moich ust nie padało. I zawsze skupiamy się na naszych projektach, na tym, co chcemy my zrobić, ale z drugiej strony oczywiste jest, że musimy pokazywać alternatywę. Polacy muszą wiedzieć, że albo rząd Prawa i Sprawiedliwości, który jest rządem walczącym o polską suwerenność, który jest rządem odpowiedzialnym, który jest rządem prospołecznym, no albo nasi konkurenci, którzy dali już przykłady tego, co chcą robić, podwyższenie wieku emerytalnego, twierdzenie, że nie ma pieniędzy na 500+. Piesław Czubakka. Czy zaczął pan korzystać z oficjalnej skrzynki mailowej, czy dalej tajemnice państwowe przez pocztę WP w świat puszcza? To pan Piesław to chyba albo uzna, że coś chlapnie i się może przyklei, albo mu się coś pomyliło. Nigdy w życiu nie miałem i nie mam skrzynki na wirtualnej Polsce. Co pan sądzi, to PEGI, o słowach prezesa na temat kobiet umierających na porodówkach, że to urojona rzeczywistość? Ale to prezes nic takiego nie powiedział, bo fakt, że zdarzają się tragedie, no jest po prostu faktem i nikt tego nie neguje. Prezes Kaczyński wczoraj na pytania dziennikarzy stwierdził, że manipulacją i propagandą jest łączenie czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z tym, że w wyniku działań lub niepodjęcia działań w szpitalu dochodzi do tragedii, bo przypomnijmy, bo to rzeczywiście jest tutaj element manipulacji. Nasi przeciwnicy starają się przekonać opinię publiczną, że w Polsce w wyniku tego wyroku Trybunału doszło do zakazu aborcji. Tymczasem jest to kompletną nieprawdą. Trybunał wypowiadał się wyłącznie o przesłance eugenicznej. Jeśli chodzi o zagrożenie życia i zdrowia matki, aborcja jest cały czas dozwolona i każdy lekarz powinien podejmować decyzję zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Ale i nie pan, może się zasłaniać jakimikolwiek innymi przesłankami. Wie pan, co mówią, słyszał pan posłanki opozycji, Barbara Nowacka i inne posłanki. Mówią tak naprawdę, że mamy do czynienia z efektem mrożącym. Nie mamy do czynienia z efektem. Lekarze, ginekolodzy, położnicy boją się prokuratora, boją się tak naprawdę po tym werdykcie Trybunału. No, wczoraj akurat widziałem na Twitterze wymianę zdań innej posłanki opozycji, pani poseł Żukowskiej, która jednak punktowała środowisko medyczne w kilku miejscach. Znaczy, panie redaktorze, no, lekarz ma obowiązek i ma prawo i wolno mu ratować życie ludzkie. I powtarzam, jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia matki, aborcja jest w Polsce dozwolona i lekarze mają się kierować przesłankami medycznymi, nie ma żadnego efektu mrożącego, to może być przez niektórych próba rzeczywiście zrzucenia swoich błędnych decyzji na okoliczności obiektywne. No ale tak to nie wygląda. Kolejne pytanie, co pan sądzi o mianowaniu nauczycielki plastyki
nową wiceprezes PGNiG Technologie. To państwowa spółka należąca do grupy Orlen, specjalizuje się w budowie obiektów przemysłu naftowego. Od niedawna ma właśnie nową panią wiceprezes, to Stanisława Kasprzycka, nauczycielka plastyki. W 2019 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia PiS-u. Czy to jest fachowiec? Powiem szczerze, nie znam kompletnie sprawy, nie znam pani Kasprzyckiej, tak? Znaczy, z drugiej strony, mając doświadczenie wielu lat, zakładam, że ta historia nie jest tak prosta i jasna, jak przedstawiona jest w tym pytaniu, bo zazwyczaj to bywa tak, że jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Czyli można być plastykiem i znać się na sprawach naftowych, tak? Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, o kim mówimy, więc mogę tylko spekulować. No zakładam, że można być plastykiem, a później na przykład 30 lat spędzić zarządzając ludźmi, prowadząc firmę albo, nie wiem, no... Wie pan, no różne są losy ludzkie, trudno mi się na pewno różne tym są wypowiadać. Losy ludzkie. Jakub Hędzlik, kto jest pomysłodawcą wystawy o izraelskich siłach okupacyjnych w Sejmie i czemu taka wystawa powstała? Czy Izrael różni się czymś od Rosji i czy powinniśmy na niego nałożyć sankcje? Podejrzewam, że chodzi o wystawę, którą zorganizowała polsko-palestyńska grupa parlamentarna. Nie widziałem tej wystawy, słyszałem, bo dopiero wczoraj wróciłem z wizyty w ramach Komisji Zagranicznej. Słyszałem od kolegów z Lewicy, że rzeczywiście taką wystawę otwierali. To może być problem w relacjach Polski z Jerozolimą? Absolutnie. Relacje Polski z Izraelem są dzisiaj bardzo dobre. Wczoraj właśnie na posiedzeniu komisji rekomendowaliśmy ratyfikację umowy dotyczącej wycieczek i zasady wzajemności przy tym stosowanej, a ta teza tutaj, że Izrael miałby mieć coś wspólnego z Rosją, no jednak to albo ktoś nic nie wie o Izraelu, albo ktoś nic nie wie o Rosji, albo chce być po prostu kontrowersyjny. Kolejne pytanie, Michał Maciejewski. Czy Jarosław Kaczyński zabrał kiedyś pana na obiad do Julii Przyłębskiej? Może pan zdradzić, co jest jej popisowym daniem? No proszę, no to... To jest przykład powtarzania tych samych propagandowych... Ale sam prezes do tego się przyznał. Tak, tylko wie pan, taka formuła jest ewidentną próbą deprecjonowania pani prezes Przyłębskiej jako prezes Trybunału. A prezes Kaczyński mówił wielokrotnie, jeżeli ktoś jest człowiekiem odpowiedzialnym, jeżeli ktoś myśli w kategoriach propaństwowych, to nie ma dla niego najmniejszego problemu, żeby rozróżniać sferę prywatną, nawet sferę znajomości, pewnej zażyłości, od sfery publicznej. Czyli można pójść na obiad albo na kolację, zjeść befsztyka, zjeść zupę pomidorową i nie rozmawiać w ogóle nawet minuty na temat werdyktów Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście, wie pan, inteligentni ludzie mają setki tematów do rozmów. A nie pan muszą, z prezesem często rozmawia na tematy niepolityczne? No, zdarza się. Na przykład na jakie? Chociażby dotyczące sportu, chociażby dotyczące historii. Pamięta pan taki temat? No oczywiście, no, prezes jest na przykład do dzisiaj ogromnym fanem lekkiej atletyki, albo śledził swego czasu boks, jest panu w stanie wymienić mistrzów z podziałem na wagi z ostatnich kilkudziesięciu lat. Jego idolem jest pan Szpilka? Nie, myślę, że jednak mówimy o trochę dawniejszych czasach. Czyli raczej nie współczesny boks. Jest na bieżąco, jak sądzę. No jest miłośnikiem boksu, a boi się starcia w wagi ciężkiej z Donaldem Tuskiem. No, no bo jak to wytłumaczyć? Każdy miłośnik wie, że nie stawia się w ringu boksera wagi ciężkiej z bokserem wagi muszej, bo to by była masakra. A kto jest tutaj wagi muszej, a kto ciężkiej? No, chyba to dla wszystkich jest jasne. Adrian Donner, premier, stwierdził, że dźwiga płacę minimalną również ze względu na dobrą sytuację budżetową. Więc mam pytanie, kto będzie te pensje ludziom wypłacał? Te wyższe pensje. To jest realizacja i to jest przyczynek do dowodu, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną i dotrzymującą obietnic. To jest realizacja naszego zobowiązania o regularnym podwyższaniu płacy minimalnej, o tym, żeby Polacy zarabiali więcej. I
dzięki temu dzisiaj średnie zarobki są zdecydowanie większe niż wtedy, kiedy obejmowaliśmy rządy, a budżet jest rzeczywiście w bardzo dobrym stanie. Zadłużenie jest zdecydowanie niższe niż w czasie naszych poprzedników. Przewidywania rozwojowe są stabilne, nawet jak na czasy kryzysu, wojny post-covidowe. No, jesteśmy absolutnie w takim miejscu, że można takie decyzje podejmować. To jeszcze jedno pytanie, Patryk Borys. Czy macie pomysł na ewentualną trzecią kadencję? Na razie słyszymy, że opozycja to ruscy agenci, a PiS podniesie 500 do 800+. To jedna komisja i jedna nowelizacja. Coś jeszcze jest w planach na kolejne 4 lata, czy tylko opowieść, że może być gorzej? Uważam, że pan Patryk generalizuje. No, nie uważamy tak o całości opozycji. Wszystko musi zostać udowodnione. Oczywiście naszym celem jest zwycięstwo i naszym celem jest trzecia kadencja. I tutaj mamy dwa poziomy, bo jeden ten dotyczący sytuacji tu i teraz. No, jesteśmy krajem frontowym. Za naszą granicą toczy się wojna. Najbardziej podstawowym obowiązkiem polityków rządzących jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom. I my to robimy, wzmacniając granice, wzmacniając polską armię i można porównać nasze działania z działaniami przeciwników. I jeżeli chcemy, żeby Polska była bezpieczna, to Prawo i Sprawiedliwość jest oczywistym wyborem. Ale w dłuższej perspektywie oczywiście będziemy prezentować, rozmawialiśmy o programie, w przeciągu najbliższych miesięcy całość naszego programu, ale chcemy Polski, i to jest cel na trzecią kadencję, może później na następne, zobaczymy. Chcemy Polski silnej, suwerennej, takiej, która prowadzi podmiotową politykę i wewnętrzną, i zewnętrzną. Czyli jak wszyscy uczestnicy gry politycznej, bo o tym samym mówią. Panie redaktorze, no mamy dzisiaj dość dużą dyskusję o resecie z Rosją. No można porównać decyzje, które były podejmowane przez Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, które w większości były jednak uległe, czy to wobec zachodniego, czy wobec wschodniego sąsiada. No deklaracje to jedno, ale trzeba jeszcze mieć dowody na poparcie tych tez. No dobrze, i ale mamy. Po co wam to było? Po co była wam ta komisja? Przyjmując poprawki prezydenta, de facto wybiliście jej zęby, ale i tak nie ma szans na poprawę jej reputacji, bo opozycja mówi, że nie wyśle tam swoich członków. Więc po co to w ogóle wam będzie? Przepraszam, czy członkowie tej komisji będą mówić do krzeseł, będą przesłuchiwać krzesła, puste krzesła? Cała awantura o tę komisję jest elementem propagandy naszej konkurencji politycznej. A kto wymyślił tę komisję? Kto zaproponował ten projekt? No i właśnie, do ale tego on się mówił o komisji śledczej, a wy zaproponowaliście weryfikacyjną o zupełnie innych uprawnieniach. I już panu mówię czemu. Bo oryginalnie propozycje, i wszyscy chyba o tym wiemy, złożył Donald Tusk. My złożyliśmy kontrpropozycję. I wie pan co? I przedobrzyliście. Nie, sekundkę. Bo Donald Tusk, mówi pan, proponował komisję śledczą. Czy komisja śledcza musi zakończyć pracę wraz z końcem kadencji parlamentu? Musi. Czyli ta komisja z automatu miałaby kończyć swoją pracę. A nie można było znowelizować przepisów o komisji śledczej? No nie, no wszystkie komisje kończą pracę, jak są komisjami parlamentarnymi. Więc powołaliśmy komisję, która może pracować po zakończeniu prac parlamentu. I dzisiaj jak mi ktoś mówi, że to rzekomo jest komisja na wybory, a propozycja Tuska, która zgodnie z prawem musiałaby finalizować swoje prace w szczycie kampanii wyborczej, taką propozycją nie była, no to albo nie wie, o czym mówi, no albo udowadnia hipokryzję. A czy pan wie już, kto będzie szefem tej komisji? Pan Sławomir Cęckiewicz? Mówił szef klubu profesor Terlecki, że są różni kandydaci na członków. Na razie mówiliśmy o członkach komisji. Wśród nich jest również pan profesor Cęckiewicz, ale co do szefa, to jeszcze decyzja przed nami i przed członkami komisji. A propos wojny, na koniec cytat z Siergija Karaganowa, byłego doradcy Władimira Putina. Rosja, przeprowadzając atak z użyciem broni jądrowej, może uratować ludzkość przed globalną katastrofą. I ten pan Karaganow sugeruje, że prewencyjne uderzenie powinno nastąpić gdzieś w Europie, na przykład w Poznaniu. Czy to jest możliwe? Czy rzeczywiście to nam grozi? Przede wszystkim nie dajmy się zastraszyć rosyjskim propagandystom. Jak Rosja by chciała ratować przed czymkolwiek ludzkość, to przypomina mi się ten stary dowcip z czasów PRL-u. Panie majster, ruskie w kosmos polecieli. Wszystkie
No nie, tylko jeden. To co mi głowę zawracasz? No jakby wszystkie ruskie poleciały w kosmos, to rzeczywiście na pewno byłby to dobry krok do uratowania ludzkości, ale mam wrażenie, że w debacie publicznej, na ile ona jest publiczna w Rosji, toczy się jakiś wyścig o to, kto bardziej się wmaśli Putinowi, kto będzie groźniej potrząsał szabelką. Były prezydent Miedwiediew bierze też w tym udział. Znaczy nie można brać tego poważnie. To też są próby wywarcia presji na zachodnią opinię publiczną, która nie zna Rosji tak dobrze jak my, jak kraje regionu i która jest czasami bardziej podatna na ten straszak atomowy, taki z czasów zimnej wojny. Nie no, my musimy, najlepszą bronią przeciwko Rosji jest zdecydowana postawa i jedność. I to musi wykazywać Zachód. Koniec z polityką obłaskawiania, koniec z polityką obrzucania Putina pieniędzmi i liczenia, że mu się poprawi. Nie, Zachód musi twardo powiedzieć nie Rosji. I to jest koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Radosław Fogiel. Dziękuję serdecznie. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych był gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.